Witam was już w siódmym odcinku mojego gameplaya z Resident Evil 4. Wraz z Ashley przeszliśmy dwie drogi, dwa wyzwania, tudzież dwie zasadzki. I teraz idziemy już... Jeszcze sobie tutaj zlutujemy chatkę i tu co jest za chatką. O! Nabojki. Tu coś jeszcze się wala. Po kącie. Porozrzucane. Jakaś beczułka, coś. Nic więcej nie ma. Na to wygląda, że nie. Nim pójdziemy do handlarza, jeszcze wejdziemy tutaj. Bo tu jakieś rzeczy są pewnie. Muszą być. Sejwik jest. Muzyczka bezpieczna. Ostatnia obrona wioski. Nie doceniliśmy siły naszego amerykańskiego agenta. On wciąż żyje. Myśleliśmy, że uda nam się przeczekać i że to jajko, które mu wstrzyknęliśmy, że ono już go zniszczy, zanim on zniszczy wioskę. Musimy zmienić nasze cele. Cały czas w tym czasie byliśmy skupieni na polowaniu Luisa i próbowania zrobić zasadzkę na dwóch Amerykanów. Jest tutaj budynek używany dla zdrajców pośrodku miejsca, gdzie jest wyciąg, chyba? Albo winda, a nie, bo to wyciąg, wiem. Jest to idealne miejsce, żeby ich żeby zrobić zasadzkę. I to też jest głupie, bo napisał kurwa list, nie pomyślał, że on przeczyta i on już będzie wiedział o tej zasadzce, ale do mniejsza. Jeśli to zawiedzie, będę musiał postawić ostatnią... Będziemy musieli użyć ostatniej naszej jakby... I się chyba już domyślacie kogo. Tylko... Aha, i przejście otworzy się tylko pod moim okiem, bo jak zauważyliście ten... Bo wiecie, o kogo chodzi. Chodzi o szefa tego Big Cheese. Zapomniałem, jak on się nazywał normalnie. El Guan, jakoś tam się... Jak on się nazywał? On miał jakieś imię swoje, tylko zapomniałem tego imienia. On miał imię. Ten nasz brodacz monochromatyczny. Jedno oko ma sztuczne. I tym sztucznym okiem będzie można dopiero uciec z wioski. A, sekunda. Nim jeszcze zrobimy, bo ostatnio... W odcinku poprzednim zbieraliśmy, o, kamyczki, kombajn. Mamy kompletną maskę, a jeszcze nie sprzedaję, bo zaraz jeszcze Bilsteina zrobimy. Dobra, w sumie on nie jest mi do niczego potrzebny, ten koleś. Amunicja. Przyda się. Czeka nas bosik dzisiaj, właśnie, jak już się domyśliliście. No chociażby z listu, tak? Bo nie, że ja już wam spoileruję, to list już wam zaspoilerował. Ja jeszcze kiedyś nie umiałem angielskiego, to ja nie czytałem tych listów, ja to skipowałem w cholerę. I tutaj jest miejsce, gdzie się przyda bardzo rifle. Bez rifla byłoby tu ciężej. Bo tu jest ta sekwencja, będziemy jechać tym wyciągiem. Nawet już, jak widzicie, gra sugeruje, jakiej broni należy użyć. Sobie troszkę uprościmy tutaj sprawę. Strącimy tych... Tam jeszcze będzie jeden z daleka. Dobra. Teraz na wyciąg wejdziemy i zobaczycie, jaka będzie awantura. Znaczy nie będzie, bo ja do niej nie dopuszczę. I tutaj będą się zjeżdżać... O! Gnidosy, ganadosy. Patrzcie, triple kill. I nim oni zdążą w ogóle, bo oni by do nas rzucali tymi sierpami w ogóle. A ci, co tam ich zestrzeli, oni by zeskoczyli tam na górę i jakbyśmy ich nie zdążyli szybko strącić, to by nas po prostu zwalili. Ta kolejka by spadła cała w przepaść pod nami. I byśmy zginęli. Jeszcze jakaś gnida się zrespi? O, zrespiła się na moich oczach. O! Ktoś tam, coś się odzywo gdzieś. Dobra, ładuj karabin. Pistoletem muszę strzelać. Trochę się ubogo robi. Jak miałem nadmiar wszystkich rzeczy, tak teraz...
Trosze, znaczy nie jest źle, nie jest źle. Aczkolwiek na tego bossa mam troszkę mało tych zasobów, mi się wydaje. Ale nie będzie źle. Tutaj coś się zmieniło, czy mi się wydawało? Wydawało mi się. Nie ma tu nic. Zobaczcie, ona nie przejdzie oknem. Jeb drzwi. Zawsze tak robi. No nie, bo tam było rozbite szkło, jeszcze by se nóżki pocięła. Spódniczkę by se pocięła. I by Leon bez celowania w nią by gadała. You pervert! No ale bzdura. Dobra, idziemy teraz tutaj. Schodami na dół, idziemy do tej japy tutaj. Tutaj ostrożnie, jeśli się nie mylę, bo... O właśnie. Wreszcie mi się udało trafić. Rifle, ammo. Ptasie. I tu jeszcze chyba Ernest Hemingway będzie. No on bez kitu, on, ja czytałem tę lekturę kiedyś, ona była nudna, mi się ona nie podobała. Przeczytałem chyba jedną trzecią. Ale tak mi się skumało właśnie, że on był właśnie takim zarośniętym dziadkiem, że on według książki, no ubiór miał podobny, tak mi się coś kojarzy. Ja dlatego na niego Ernest Hemingway mówiłem. Znaczy, bo to nie, bo to on, nie, źle to mówię. To nie powinien być Ernest Hemingway, to był autor, bożeż ty mój. I do tego dziadka opisywał chyba. Ja pierdolę, już nie pamiętam jak to było. W każdym razie mi się tak zakodowało, że w książce był taki opis, że to właśnie, że on tak wyglądał i mi się tak skojarzyło, że wygląda jak ten Ganados właśnie. Taka historyja. Zamiast czytać lektury, to nakurwiałem prezydenta. Pewnie kurwa szósty ran leciałem. Nie, ale kurwa. Lektury to. Ciekawe nie były w naszej szkole. Się na streszczeniach leciało. Dobra, teraz robię save'a, bo jak się już domyślacie, będzie nas czekać starcie. Przeładujmy se TMP, bo te 8 nabojów może coś zmieni. Tu będzie taka głupota zaraz, jeszcze. Chociaż nie, jeśli byśmy nie podnieśli list... Właśnie ciekawe, może jest druga alternatywna wersja tej scenki, co tu się odbędzie, bo my wiemy o zasadzce. I Leon teraz powie Ashley, zobaczcie. You better stay outside. Ashley, go hide. Idź się schowaj. Czyli on z listu wie, że to jest zasadzka. A jakby się listu nie podniosło, ciekawe czy Ashley by tu brała udział w tych scenach. I to zobaczcie, to jest też takie dziwne, że mrugnął. Niby jest szybki jakiś. Dał tak znać. Ale on do szybkiego zawodnika raczej... Znaczy nie pasuje do niego bycie szybkim zawodnikiem. Bo on będzie powolny, jest tu powolny i w walce też będzie wolny. Już myślałem, że mi się nie udało. Że nie zdążyłem. Zobaczcie, jaki on jest ślamazarny. On dopiero teraz zauważył, zamiast szybko odskoczyć z tej benzyny. I tam tak szybko mrugnął, nie? To jest tak, nie wiem. Je. Teraz się wychodzi prawdziwe oblicze. Naszego szefa wioski. No i po tej gangrynie go trzeba strzelać ogólnie, albo po głowie. Nie pamiętam, które było. Ja chyba po tej gangrynie go zawsze strzelałem. Ale chociaż w głowę się będzie walić, to on będzie chyba się tak... O, zachwiał się, dobrze. Weźmiemy sobie nabojki. O, gdzie? Gdzie tu mi podbiegasz? Podbiega dużo. Zdecydowanie jest to spowodowane tym, że nie zginąłem jeszcze, bo on normalnie aż tak szybki nie jest. Tak szybko nie podbiegał, jak kojarzę.
Czy ja nie mam jakiegoś granacika? Złapał mnie! Jebnął mną o podłogę i Leon, kurwa, Benz! Ja jednego krzoka tylko mam? Niedobrze. No, łam się! Nie zdążyłem! Ole mi wpierdolił tego życia. Oj, oj, nie wygląda to dobrze. Bardzo niedobrze. Ładuj broń. Uda się? Zdąży... Udało się. Wejdźmy na... Krzok! Jeszcze w tę beczkę można strzelić go tutaj i ogłuszyć. Spróbujemy. A, zakryta! O! Czyżby teraz pękł? Ale on wpierdala... Ale on wytrzymały jest jakiś... Ja nie pamiętam, żeby on aż taki mocny był. Jeszcze zimioka mu rzucę, czekajcie. Bo ja muszę przeładować, ja go ogłuszę w ten sposób też. Dobra, ucieczka. Nie zdążyłem! A, jeszcze raz mnie złapie i po mnie. O, teraz. Czyli chyba jednak głowa była lepszą opcją. Chyba. Teraz mamy drugą fazę. Dlatego mi się wydaje, że mogę tego starcia nie przeżyć. Szkoda, że flesza nie mam. Bo fleszyk... Fleszykiem bym go strącił. I on tu się będzie na nas zasadzał. Zasadzki robił. Żyje! 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 Ale przejebane. Mam przejebane jak bałwan na Saharze. Żółty, kurwa. Gdzie on jest? Krzok! Tak! Ja nie jestem pewny, czy to jeszcze czerwonego nie było czasem. Szybko, 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 proszę, szybko. I robimy szybko mieszankę. Panie szefie wiosku, proszę poczekać trosku, bo ja muszę uważać sobie miksturkę. Dziękuję! Gdzie? Gdzieś tu skakał. Aaa, odwracam. Jest! Ty, chciałem strzelić i mi się zatriggerował ten unik. Przypad. Ole mi pierdolnął, pełne życie miałem. Patrzcie, za większe, bardziej niż pół życia mi jebnął. Gdzie on jest? Gdzieś tam pełzo. Nie widzę go nigdzie. Czy nade mną jest gdzieś? Się kurwa skrada tu pierdolec. Unik? Nie udało się. Zginąłem! Zapierdolił mnie! Nie! Dobra. Pierdolec jaki szybki. Masz pyrę. TMP się kończy. O, zobaczcie jak teraz szybko się złożył. Po głowie go waliłem. Empty, TMP is empty. Ole mu jebło. Aż się wypierdolił. Ach ty skurwysynie. Dobrze, miły jest, czeka aż przeładuje. Chodźmy szybko na górę, bo tu na górze są trzy roślinki wszystkie. Czy zrobimy miksa? O, już tu jest! O nie! Dobra, dał mi fory chyba, trochę. Zimioka weźmiemy, bo zimiok też się przyda.
Szybko miksturka. Wiecie co? Ja powinienem tego jeszcze użyć. Wracam na dół, bo na dole się łatwiej chyba walczy, wiecie? Tu chyba nieważne, gdzie rzucę. On się powinien spierdolić na dół teraz. No właśnie. Ale kurwa, nie zdążyłem nawet. Nawet nie zdążyłem się przeekwipować. Aj. Ki kurwa ofensywny. Jest mocny. Się nazbierało, bo nie ginąłem w ogóle prawie, że. Nie tro... No ja nie wierzę, no! Może teraz flesza. Albo zimiokiem mu rzucę. To się też zachwieje i odbiegnę od niego. Dobrze. Taki był plan. W ostatniej chwili w zasadzie. Dobra, nie, aż tak nie będę, bo on będzie skakał do mnie wtedy. Dobra, teraz skaczę. Teraz szybko odbijam. O, właśnie. To jest dobry sposób. Bokiem. Flanka. Tu jest ognisty. Incendiary. Jak zużyję te granaty na niego, to więcej mi na ostatnią fazę zostanie tego TMP. Szkore... O, pęk. Dobrze. I teraz trzeba go skurwesana dojechać. Właśnie ja nie pamiętam, jak go wyczuć, wiecie? Czekajcie. Dobra, mamy go. A jaki on szybki jest, ja nie nadążam. Trajebnie. Dobra. Dobra. Beczułka. Zabolało. Nie wiem, czy ten kręgosłup jego nie jest... Jej! O, teraz szybko pęk. A, on jest chyba niewrażliwy, póki te nogi chodzą. Skorzystajmy z okazji, chodźmy na górę. Weźmy te... Bo ja jestem na hita, nie? Teraz w ogóle. To jest absurd. Absurdiś. Chciał mnie machnąć, nie trafił, bym zginął znowu. Ja jebę. Zjedzmy sobie tego krzoczka. Ja tu mam jeszcze granaty. Słuchajcie, weźmiemy tak. Uratujmy się tym. On się szybko wstanie, nie? Ale może się... Chuja, zmarnowałem zimioka. Nie trafił! Znowu nie trafił. Może to jest jakiś safe spot, że on tu nie może trafić przez to. Ciekawe. Mam cię. Zobaczcie, jak teraz szybko, łatwo poszło. To jest to, co mówiłem, że poziom trudności się zmienia, bo już 3 razy zginąłem. Znaczy, on będzie cały czas normal, tylko jak będziecie w jednym miejscu ginąć dużo, to gra będzie wam forować. Żebyście mogli to ukończyć. I to jest bardzo w porządku. Tak jak już wspominałem. I się udało, no. Dojebał mnie 3 razy aż to. Ja jestem w szoku, że ja się dałem tak porobić. Jako... Wydaje mi się, że dosyć dobry gracz w Residenta. Tutaj to oko mu zabierzemy. Bullseye. 30 tysięcy ptasi. To oczywiście trzeba wszystko jeszcze pozbierać z tej areny, bo tu jest dużo rzeczy. Pod walkę z tym przeciwnikiem. O, tu naboje do shotguna były, nawet nie widziałem ich. Tu coś jest. Spinel. Z góry wszystko na pewno wziąłem. Jeszcze się upewnię. Mi się wydaje, że raczej wszystko. Tak, nic tu, tam już też byłem.
I trochę życia mi brakuje, więc możemy sobie przedłużyć. TMP-ka wystrzelałem, weźmiemy sobie rajfelka. No i tędy wyskakujemy teraz. Ja pamiętam, jak pierwszy raz w Residenta grałem. Po wyskoczeniu z tego okna, jak ona tu do mnie biegła, ja się i tak wystraszyłem, że ją zastrzeliłem. Ona tak stoi jak duch i przybiega i tak się wystraszyłem kiedyś tego. Zabiłem ją po prostu. O, dobra, to teraz możemy iść dalej. No i będziemy szli do rozdziału numer 3 teraz. Czyli do zamku. Czyli już dwa większe rozdziały z 5 mamy ukończone. No. Tu mamy fajny zabieg zrobiony, że nie trzeba przynajmniej czekać. Że możemy wejść i tu już też nas przeteleportuje od razu na górę, żeby nie trzeba było drugi raz bez sensu jechać. Czy tu nic? Nie. Teraz za pomocą oka otworzymy sobie przejście, które miało być nie do przejścia. It won't open. Zobaczcie, jaką technologię, jakie mechanizmy mają. Niby tam grabie jakieś łopatami tam biegają, sierpami rzucają. A tutaj, kurde, elektryczne oko, żeby otworzyć zamek. Kurde. Mamy zamek. Największy zamek Ewa. Nie, to ich nie trzeba strzelać. Nie. Jednak pistolet. I tutaj chyba był... O, właśnie, nabojki. Bo bez nabojów tego nie zrobicie. Co tu będzie za sekwencja? O, i tu trzeba w kierowcę trafić, albo po prostu w silnik dużo razy strzelić. Dobra, kierowca leży, on się tu wypierdoli, teraz na głupi ryj. O, właśnie, przejedzie tamtych przy okazji. I tu w ciężarówce chyba jakaś ora była. Zobaczcie, ile ptasiów przewoził. Za nami ganadosy się pojawiają, zaraz ich zabijemy. Jezu, już musiałem dostać. Dobry jestem. Na te grupki to zobaczcie, ten pistolet dobry jest. Iż później na tarczowników się nada. Ale pięknie, ostatnią kulą mi to główkę jeszcze rozwaliłem. Ptasie. O, teraz grawię, że nie mam w ogóle ammo do TMP i nam daje, ale jeszcze, o, pokażę wam sztuczkę przy okazji, której zapomniałem. Mam 0 magazynków TMP, zapamiętajcie to. Coś wam zaraz pokażę. Jak wejdziemy na zamek, bo tam będziemy mieli naszego sprzedawczyka. Velvet Blue, niebieski aksamit. Idziemy na kolejny chapter. On the other side of the bridge. Yeah. You take that one. Okay. Ready? Mierda! Come on. Yeah. Dobra, jako że się trochę tam ciaplałem z tym bossem, to jeszcze bonusowo jedną lokację sobie zrobimy. Ja nie wiem, czy nie poucinam, czy tam jest sens ucinać tego bossa, co mi tam nie wychodziło. Nie wiem. Zobaczymy. Tu wam jeszcze... Tu się jeszcze przejdziemy, bo nie mamy 30 minut. Dzisiaj znowu też dłużej trochę zrobimy. Bo jednak chcę to pokazać wszystko.
Bo tu też powiedziałem już, jak już powiedziałem, to to zrobię. A nie, że ja se zaraz pójdę i se będę montował. Nie. Dogramy jeszcze kawałeczek zamku. Fonsz. Nie udało mi się go uniknąć. Zapomniałem o tym wężu. W ostatniej chwili mi się przypomniało. Nożem byłoby chyba ciężko. Gdzie on? Dawaj, jajo. Czy jestem 6 naboi na minusie? Ale o, pistoleta chyba też nie będę przeładowywał teraz. Już chyba się domyślacie, o co chodzi. Pieniądze. I teraz ile będzie ten kupczyk tutaj miał jaką ofertę. Ciekawe, czy mi starczy pieniądzorów na to. Coś tu jest jeszcze do podniesienia? Krzok. Welcome. Najpierw sprzedawanko robimy. Nie, stop. Jeszcze przechodzimy sobie tutaj. Trzeba włożyć to. Najpierw patrzcie, ile mam skarbów. Zaraz ile kasiorki będzie. Dawaj, 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 nie ma czasu. Sell. Sprzedajemy mu skarby wszystkie już. Nie potrzebujemy. Spinelki. Velvet Blue. Ruby, ruby, ruby. Patrzcie, 20 tysięcy ptasiów. I za maskę też 20. A za każde z kawałków po 12 tysięcy by wam wychodziło. Znaczy 12 tysięcy byście zarobili, a jak złączycie, to macie 20. Tej walizki się nie opłaca kupować. Ona jest większa, ale za niedługo będzie walizka największa, ostatnia w grze. Więc to jest marnowanie kasiory w grze, moim zdaniem. Nie kupuję tego. Treasure mapa też nie kupuję, bo pamiętam. Mniej więcej, o, mamy nowy pistolet Blacktail, ostatni handgun w grze. Na drugim miejscu jest najlepszy w grze, ale ja go nie będę brał. Ten rewolwer później w grze znajdziemy. Za niedługo w zasadzie, jego się nie opłaca kupować. Riot Gun, to jest druga z trzech strzelb w grze, a tak naprawdę z czterech. Tylko w scenariuszu Leona mamy trzy. I ja jej nie biorę, ja tej strzelby nie lubię. I on niby jest lepszy na dalsze dystanse, będzie miał troszkę więcej damage'a potem. Ale będzie jeszcze trzeci shotgun, który mnie będzie najbardziej interesował, więc leję na niego po prostu. Tu mamy drugi karabin snajperski, rifle semi-auto. Ale ja będę grał tym pierwszy, bo ten pierwszy będzie miał lepszy damage, a ten będzie po prostu półautomatem. To na jedno wychodzi, więc ja wolę tą rifelkę, zwłaszcza, że ją ulepszałem już. Mine Thrower jest ciekawą bronią, tylko nie mam miejsca za bardzo, żeby ją włożyć. Fajna jest ta brońka. Strzela takimi wybuchowymi granatami po prostu. Jest spoko, lubię ją. No tu mamy lunety do tych broni. Może sobie lunetę do tej mojej kupię. Mam tyle kasiory. Wezmę se... Albo nie wezmę. Nie, mało miejsca. Cancel. Tune up. O, wszystko... A nie, Punisher nie ma upgrade'u, tu widzę. Handgun, Red, Blacktail, Butterfly, Shotgun, Riot Gun, Rifla sobie na czwórkę ulepszymy. Elegancko. A, jeszcze chyba... O! TMP Firepower 4. A, nie masz tego powiększenia. No trudno. No i to wszystko tutaj. Dobrze. Uzbrojony. No to przeładowujemy pistolca. Jeszcze zrobimy jedną lokacyjkę. Pokażę wam zamek, jaki ma klimat. Takich nowych przeciwników, powiedzmy. Zreskinowanych w zasadzie, ale... I tak klimat się zmienia znacząco, bo już na przykład... I to jest właśnie fajnie w Rezydencie 4 zbalansowane, bo już by się wam mogło znudzić chodzenie po tych wioskach, a gra tutaj żongluje i teraz mamy zamek, później będzie jeszcze inna część zamku i będzie potem jeszcze wyspa i... I nie ma monotonii w tym Rezydencie. W sumie w żadnym Rezydencie chyba nie ma monotonii. No i mamy ten pierdolny zamek. On jest naprawdę duży. Ten zamek jest większy niż objętościowo chyba niż ta wioska cała. Tu idą te kapturniki. Tu będzie duża afera koprykowa też.
Znaczy nie aż taka duża jak tamte. Powiedzmy taka malutka, malutka. Matamor! Tu ostrożnie. Ja tu zalecam przebiegać to. Szybko, 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 szybko. Nie trafią? Nie trafią. Tutaj gnoje nic nie zostawiły, parszywce. Armaty będziemy używać za chwilę. Welwecik, ptasie. Granat. Dobra. Ale głupio ta animacja wygląda tego przechodu. Jeszcze jak teraz ten reload speed wszedł, to już w ogóle. To tak idiotycznie wygląda. A, pamiętam, tu jeszcze przyjdą za kapiory. Chyba za nami z tyłu. Bo oni będą chcieli tutaj zrobić zasadzkę i nam Ashley zabrać. Coś takiego mi się tu kojarzy. Przyjdą? Ale tam gadają tam. Ale tam bajdużo. Chyba jeszcze ich nie ma. Może później przyjdą, jak gdzieś tutaj zatriggeruję ich. Bo ja bym tam nie chciał jeszcze wchodzić. Idą teraz? Idą, patrzcie, mówiłem. Puści. Zostawmy tu dziewuchę. Jedna katapulta out. Tu będzie druga, gdzieś za tym murkiem. Chyba trzy były. A trzecia nie będzie miała beczki, jeśli się nie mylę. Nie będzie się dało jej normalnie rozwalić. Dobra, ja sobie to przebiegnę. Nie trafili. Skarb. Gold bangle. A. Chwila. Ktoś tu jest. Z kosą. Rzucił mnie koso. A i on ma pancerz. Hełm pancerny. I on jest odporny na strzały w głowę. Tam nie ma beczki. W sumie można i tego zastrzelić bez beczki i już on nie odpali tej katapulty. Chyba. Tak mi się coś kojarzy. O, gdzieś w moją stronę leci blisko. Tutaj trzeba ostrożnie, bo tu nie ma beczki przy tej jednej katapulcie. To jest takie utrudnienie. Chodź tutaj, Ashlinko, do nas. Troszkę waluty, tu coś jest jeszcze. Krzok żółty. W sumie mogę się uleczyć, jeśli mam zielonego. I mamy jeszcze prawie następny segmencik zdrowia. Dobra, teraz zostań tu. Tutaj trzeba uważać. Chyba już go trochę widać. Dobra. Chodź tu. Martwi mnie chyba to, że nie mam granata zwykłego, bo będzie tu zaraz potrzebny. Nie, za niedługo w sumie, nie aż tak, ale... Dobra, i fire. Zobaczcie, jak długo ta kula armatnia leciała. Nie dość, że jej nie było widać, to jak długo leciała w ten mur. Ja to jestem czepialski. Jednak. No i dobra, i tutaj możemy sobie zakończyć. Tu jeszcze jest handlarzyk, ale pogadajmy sobie, zobaczmy. On chyba nic tu nie będzie miał. A coś ma jednak. O, Riot Gun, a to mnie to nie obchodzi. Jeszcze się opróżnimy z Gold Bangle, welwety sprzedamy.
No i w dupie. No i dobra, i to sobie zakończymy. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć.